Witam, Kuba Jęczowski, Bilmach, jest ze mną członek zarządu fabryki broni Seweryn Figurski. Dzień dobry. Stoimy przy karabinku Grot w jego najnowszej odsłonie, tak zwanej wersji A2, z nowymi modułami. Co się zmieniło? Jak ta broń obecnie sobie radzi? Tak, modułowy system broni strzeleckiej, karabinek szturmowy Grot 5.56. To jest temat, który jest dosyć nośnym tematem, ale w ogóle mnie to nie dziwi, bo fabryka broni dostarczyła już ponad 50 tysięcy sztuk tej broni do sił zbrojnych naszego kraju. A jak każdy karabinek przechodzi swoje choroby wieku dziecięcego, ewoluuje, powstają jego kolejne wersje, powstają nowe moduły. Tu jest właśnie trudno mówić o wersjach kolejnych, dlatego że Grot jest konstrukcją modułową, więc kolejne wersje jakby wpływają na jego modułowość, więc mówimy raczej o tym, że jest modyfikowany, modernizowany dzięki konstrukcji modułowej. Musimy go jakoś oznaczać, dlatego ten został nazwany wersją A2. Musimy pamiętać o tym, że on powstawał od wersji A0, czyli pierwsze karabinki wersji A0 dostarczane do sił zbrojnych. Kolejna wersja, wersja A1 i finalnie mamy wersję A2. Pytanie było, jak sobie radzi w tak zwanej robocie, czyli, dokładnie. Czyli w wojsku, w prawdziwych testach, w prawdziwych warunkach, może nie do końca bojowych, ale trenuje się w warunkach bardzo zbliżonych, więc ten karabinek znosi, może nie chcę powiedzieć potworne, ale bardzo ciężkie warunki związane z jego eksploatowaniem. Feedback odnośnie wersji A2 jest jeszcze bardzo trudny do określenia, ponieważ za krótko on jeszcze funkcjonuje. Natomiast wyeliminował wiele cech swojego poprzednika, które wpływają na jego zdolności i na jego jakby podwyższenie parametrów i zdolności te bojowe, prawda? Czyli jakby eksploatacyjne, bardziej bym powiedział, które wpływają na to, jak on jest przyjazny użytkownikowi. Co się w nim zmieniło? Zmienił się szereg poszczególnych elementów. I teraz właśnie mówimy o modułowości, tej mocy, która idzie za modułowością. Nie musimy tworzyć od nowa kolejnej wersji karabinków, wymieniamy poszczególne moduły, modyfikujemy je, modernizujemy i podpinamy po prostu do Grota. Więc mamy zmienione całkowicie łoże. Łoże zostało wydłużone o parę centymetrów, powiedzmy nawet kilkanaście, żeby osłonić słynny regulator gazowy, który po prostu był gubiony podczas... Natomiast jeżeli tu mogę dodać, jeżeli chcemy tak naprawdę ulepszyć starsze wersje karabinka, można zamontować specjalną nakładkę na łoże, powiedzmy, wersji A1 i wtedy ono będzie miało bardzo podobne parametry do tego najnowszego, które jest widoczne tutaj na tym modelu. Ono de facto jest zamienne. Oczywiście. Czyli to jest właśnie to, o czym mówimy, o modułowości Grotu. Krótkie łoże z wersji A1, wyeksponowany regulator podczas różnego rodzaju treningów, pracy z bronią. Regulator przechodzi w nieodpowiedni tryb, jest ewentualność go zgubienia. Wychodzimy z nowym modułem przedłużonym łoża, podpinamy do Grota, możemy go przekonfigurować. Dodajemy dodatkowo system montażu w M-Locku, do tego mamy okładziny, chwyt bezpośrednio podpięty już bez szyny systemem M-Locka do łoża oraz tak zwany handstop. Bardzo praktyczna, bardzo prosta, ale praktyczna rzecz w użytkowaniu, w szybkim użytkowaniu, w szybkiej obsłudze tej broni. Kolejne rzeczy, jakie zostały zmienione, może na pierwszy rzut oka nie są widoczne, ponieważ znajdują się wewnątrz samego karabinka. To wynika też, bardzo często jest określany Grot jako karabinek, który nie spełnia pewnych oczekiwań. Tak naprawdę te oczekiwania naszego końcowego, bardzo ważnego klienta wynikają z tego, jakie oni mają systemy i procedury użytkowania, choćby nawet system szkolenia bezstrzałowego. Tutaj dochodzimy do momentu, kiedy trzeba powiedzieć o iglicy, która nie wytrzymywała w pierwotnej wersji takiego obciążenia strzelania, tak zwanego na sucho. Powstaje kolejna wersja iglicy, kolejna wersja trzonu zamka z bardzo małymi zmianami, które również są między sobą wymienne jako ruchome części wewnątrz komory zamkowej. Opracowujemy, bardzo istotną rzeczą jest to, jak szybko reaguje producent na potrzeby tego klienta. Dowiadujemy się o tym, że istnieje taki problem, szybka reakcja, powstaje nowa konstrukcja iglicy, mała zmiana w trzonie zamka wytrzymuje potężne przebiegi, jeżeli chodzi o trening bezstrzałowy. To są wewnętrzne zmiany, plus jeszcze zmiany takie
Też mało widoczny, niemniej jednak wizualny z zewnątrz, chwyt pistoletowy, wcześniej był komercyjny, handlowy, teraz nasz wzór, nasz projekt. Podobnie jak chwyt przedni, który jest również waszym autorskim projektem. Również jest autorskim projektem, nasz chwyt przedni. Poprzedni też był, ale to był zaadoptowany, można powiedzieć, w pewnym sensie od karabinka z rodziny Beryl. Bardzo podobna konstrukcja, niemniej jednak ten jest podpinany, tak jak powiedziałem wcześniej, bezpośrednio za pomocą systemu M-Lock do łoża. Schodzimy z wagi, niepotrzebny nam jest, moduł, jakim jest szyna montażowa. Również z tego, co pamiętam, zmieniły się okładki rączki napinacza. Tak. One zostały wzmocnione, tak, prawda? To był kolejny problem, który nie został zidentyfikowany podczas testów, badań w fabryce. Tak jak powiedziałem na początku, jedne od drugich te testów się różnią. To jednak wojsko, to jednak końcowy użytkownik weryfikuje masę rzeczy. Okazało się, że materiał, sposób montażu tych rączek napinacza był niewystarczająco wytrzymały. Potrafiły one ulec zniszczeniu w prosty sposób. Teraz to zostało przekonstruowane, są znacznie wytrzymalsze. Okej, natomiast to są rzeczy, które w jakiś sposób już trafiły do dyskursu. Jest to broń modułowa. Pomówmy może teraz o najnowszym module, który mam nadzieję już wkrótce pojawi się na modelach wykorzystanych przez wojsko. Co możemy powiedzieć o granatniku do karabinka Grot? Tak, w skład całej rodziny, bo już mogę tak powiedzieć, modułowego systemu obrony strzeleckiej wchodzi moduł granatnika podlufowego podwieszonego w kalibrze 40 mm. To jest dokładnie ten moduł. Jest to granatnik zaprojektowany specjalnie pod potrzeby konstrukcji, jaką jest modułowy system broni strzeleckiej GROT. Mówię o tym dlatego, że daje on nam bardzo dużą ergonomiczność w momencie, kiedy zostanie zaadoptowany, podłączony do tego karabinka i bardzo dobrze z nim jest to bardzo lekka konstrukcja, zasilana amunicją, tak jak powiedziałem, systemu natowskiego, czyli 40 mm na 46. Granatnik otwieramy na lewą stronę, on jest teraz na potrzeby wystawy, powiedzmy, zaślepiony drewnianym kołkiem, żeby nikt nie mógł wprowadzić amunicji do granatnika. Otwiera się na lewą stronę, co nam daje możliwość podpinania różnej długości granatników, bo amunicji, czyli granatów, co wiemy, że są różne, jeżeli chodzi o ich rodzaje. Zamykamy system double action, jeżeli chodzi o mechanizm pustowy, zewnętrzny bezpiecznik, czyli standardowy granatnik podwieszany, podlufowy, który zwiększa zdolności bojowe strzelca operującego karabinkiem GROT. Strzelec wyposażony w ten moduł, tak jak powiedziałem, zwiększa zdolność bojową, podwyższa parametry na polu walki i buduje przewagę. Ale co warto dodać, ten granatnik jest nie tylko granatnikiem podwieszanym, może funkcjonować również jako granatnik samodzielny, jako broń dodatkowa. Tak, może być. Tak naprawdę wykorzystujemy dokładnie ten sam moduł. Jest do niego tylko dostosowana, dołożona specjalna kolba z nakładką i możemy go też przekonfigurować do granatnika samodzielnego i go używać jako oddzielnej, samodzielnej, niezależnej broni. To jest bardziej dedykowane, kierowane do służb, do tego law enforcementu, do służb mundurowych, straż graniczna, policja, służba więzienna, która używa amunicji niezabijającej. Granatów dymnych. Granatów dymnych. Gazowych. Dokładnie tak. Wtedy to nabiera takiego bardziej innego wydźwięku i to jest oferta kierowana bardziej do tego rodzaju służb. Niemniej jednak to wola klienta. Możemy go dostarczać również do sił zbrojnych, jeżeli jest taka potrzeba. Po prostu chodzi o to, że jest oferta, mamy po prostu możliwość coś takiego zaprezentować. Oczywiście. Odnośnie karabinka zawsze uwagę mediów, nie tylko, rozpalała kwestia tego, kiedy GROT w wersji wojskowej pojawi się z krótką 10-calową lufą. Jak wygląda w tej chwili status tej konstrukcji, czy właściwie tego modułu, bo to jest kolejny moduł, który może być zastosowany w Grocie? Tak, jest to moduł. Możemy o nim mówić w kategoriach modułu, jak również kategoria oddzielnego karabinka, bo jest w stanie dostarczyć karabinek z lufą 10-calową i wtedy mamy subkarabinek do dyspozycji, jak również możemy dostarczyć sam zespół lufy i samemu przekonfigurować GROT w wersji podstawowej z lufą 16-calową do subkarabinka. Czyli tu znowu wchodzimy w modułowość całego systemu. Jaki jest status tego karabinka na tą chwilę? Otóż status jest, można powiedzieć, zakończony. Status jest taki, czy proces jest zakończony, natomiast status jest taki, że w styczniu tego roku dostaliśmy orzeczenie Inspektoratu Uzbrojenia o zakończonych pozytywnym wynikiem badania kwalifikacyjnych, czyli karabinek, subkarabinek przeszedł badania wstępne, kwalifikacyjne, badania zakładowe, fabryczne,
jest gotowy, jest w ofercie fabryki broni. Jeżeli pojawi się jakiekolwiek zainteresowanie ze strony sił zbrojnych naszego kraju lub partnerów zagranicznych, karabinek jest gotowy do sprzedaży. W dniu dzisiejszym mówi się również o wielokalibrowości broni, zwłaszcza konstrukcji modułowych. Jak obecnie wygląda wielokalibrowość Grota? Grot dzięki swojej konstrukcji, to powiem kolejny raz, ma bardzo duże możliwości, bardzo duży potencjał. Wielokalibrowość jest bardzo łatwa w osiągnięciu właśnie dzięki tym cechom, o których powiedziałem, modułowym. Mamy Grota w podstawowym natowskim kalibrze 5,56. Mamy również w ofercie 7,62x39. I właśnie tutaj ta modułowość, szybka wymiana zespołu ruchomowego, lufy i magazynka pozwala nam zasilić dokładnie tą samą komorę zamkową innym rodzajem amunicji, innym kalibrem, kalibrem 7,62x39. Nie ma problemu, żeby wytworzyć dla fabryki broni lufę 300 Blackout. Tu ta modułowość i ta jakby konfiguracja do tego kalibru jest już na najprostszym etapie, wymienia tylko tak naprawdę zespół lufy, pozostaje nam ten sam zespół uruchom, czyli zamek, spadło i ten sam magazynek. Także wielokalibrowość jak najbardziej tak, w pewnych oczywiście zakresach, bo mamy w ofercie 7,62x51, niemniej jednak jest to już o tyle większy kaliber, że ta zamienność jest dosyć utrudniona i mniej tych części zamiennych pomiędzy jednym a drugim karabinkiem istnieje. Dobrze. Ostatnie pytanie, bo wiem, że to nie jest wasze ostatnie słowo w temacie Grota. Konstrukcja dalej ewoluuje, dalej się zmienia. Czy możemy się spodziewać czegoś, powiedzmy umownie nazwanego wersją A3? Ja jestem przekonany, że tak, bo cała strategia wyposażania sił zbrojnych naszych żołnierzy polega właśnie na dobrych relacjach. Chodzi o to, jak właśnie my reagujemy na ich potrzeby, na ich oczekiwania. I tak jak oni się rozwijają, tak jak rozwijają się ich potrzeby, jak rozwijają się ich oczekiwania, tak samo my musimy rozwijać nasz produkt, spełniać ich wymogi i dostosowywać do zmieniających się potrzeb, jakie oni generują. Dlatego to nie jest na pewno ostatnie słowo. Wystarczy popatrzeć na innych producentów, którzy ciągle rozwijają swoje produkty. Tu się porównuje do jednego z głównych producentów, który ma już bodajże wersję A7. Na pewno powstanie, jeżeli chodzi o Grota, kolejna jego modyfikacja, modernizacja, kolejna jego wersja, jakbyśmy to nie nazwali. Produkt musi się rozwijać do granic wytrzymałości i do takiego momentu, kiedy będzie zaspokajał na bieżąco potrzeby naszego klienta. To jest priorytet fabryki broni. Super, w takim razie czekamy na kolejne dobre wieści, mam nadzieję, już wkrótce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.